Dzisiaj chciałem Wam pokazać suba, deskę, pompowaną deskę sub od firmy bassub.pl. Zapakowana jest taki fajny plecak, więc ja go teraz sobie założę, bo mam do zejścia, jak widzicie, kawałek z górki, potem pod górkę. Więc bierzemy ten plecaczek. Deska waży chyba 12 kg, to wszystko. Tutaj jest pompka, jest, co tam jest, miecz jest do tego, jest zestaw naprawczy. Deska jest niesamowicie sztywna po napompowaniu, wręcz niewiarygodnie sztywna. Nie wiem, jak to jest zrobione, tam jest jakieś setki czy miliony komór, które powodują, że po napompowaniu ona dostaje tą sztywność. Pompuje się między 5 a 10 minut, zależy od naszego tempa. Bo już ją pompowaliśmy u nas na tarasie. No i co, przykręcamy miecz, składamy wiosło, ustawiamy je tak jak pani Małgosia mi pokazała. No i będziemy robili taki pierwszy test, zobaczymy jak mi to pójdzie, bo trochę trzeba chyba się na tym sprzęcie opływać, mi się wydaje. O, zobaczcie jaki widoczek, fajnie. Tutaj jest taki mały. I zobaczymy jak moje pierwsze kroki na tym będą wyglądały. Mamy jedno wiosło, pływamy raz z jednej, raz z drugiej. Zawodowcy pływają wiosłem tylko z jednej strony, jakoś tak odpowiednio wstają. No nie wiem, deska w każdym razie nie jest taka typowa amatorska, tylko już jest taka dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych na dłuższe wyprawy. Więc jeśli mi się to spodoba, to mam nadzieję, że będę często z niej korzystał na różnych akwenach. Minęło 10 minut, deskę mamy napompowaną, jest mega sztywna, 10 PSI, pompujemy, no, wrąbane, teraz złożymy wiosło, przykręcimy miecz i startujemy. Fizycznie wymagające. To dobrze. Zmachałem się. Cały czas trzeba pracować na tym zawodzie. Ale jest fajnie zawodzie. Także polecam, ostatnio popłynąłem tam i z powrotem, niestety bez koszulki i się spiekłem.